Czy w tej sytuacji zamierzając skręcić w prawo, masz pierwszeństwo przed pieszym? Też jest filmik. No i tutaj zobaczcie Państwo, że mamy ruch kierowany postawą policjanta. I teraz, jeżeli policjant stoi do nas bokiem, tak jak ten policjant stoi do nas bokiem, to ruch jest otwarty dla tego kierunku, czyli my możemy przejechać. A pieszy jest w takiej sytuacji, kiedy tak naprawdę ten policjant stoi do niego przodem bądź tyłem. To tak jak widzimy i w związku z tym dla pieszego, jakby praktycznie to jeszcze bym się zastanowił, czy pieszy, aby na pewno zdaje sobie z tego sprawę, co te postawy policjanta wskazują. Natomiast pierwsze, co warto byłoby zauważyć, że tu policjant jest na tym skrzyżowaniu, a drugie, co on pokazuje. O postawach jeszcze nie mówiliśmy, natomiast najważniejsze do zapamiętania to albo jak stoi przodem czy tyłem, to mamy zakaz wjazdu na skrzyżowanie. Jeżeli stoi do nas bokiem, to raczej będziemy mogli wjechać, ale tu też musimy popatrzeć, żeby na przykład jego zewnętrzna część dłoni nie była skierowana do nas w ten sposób, bo wtedy też mamy zakaz wjazdu na skrzyżowanie.